Nie rozumiem, jak można powiedzieć o mojej walce, o najmniejszą partykułę Najświętszego Sakramentu, w której jest Pan Jezus realnie obecny. Jest czy nie jest, Adamie? I dla mnie jest to ważne, żeby najmniejsza cząstka Pana Jezusa nie spadła na ziemię, bo sobory orzekły, że tak jak traktujesz tę partykułę, tak traktujesz Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca. Jak traktujesz tę partykułę, tak traktujesz Jezusa, który jest obecny w tym ubogim i cierpiącym, którym się opiekujesz w hospicjum. Nie może się jedno z drugim wykluczać. To jest ten sam Jezus. To jest tak, jakbyś uderzył małego, lekceważąc partykułę. I dla mnie to jest ważne, nie dla mnie, dla milionów katolików na świecie, dla milionów katolików, którzy żyli przed nami, układali pewne dogmaty, a ty to nazywasz czym? Przepraszam, zapomniałem. Zaraz to usłyszę. Ale taki ksiądz Daniel Wachowiak. Jest. To są publiczne rzeczy, więc tu nic nie zdradzam, nie? Zobaczyłem ostatnio gdzieś przypadkiem na Twitterze jego wypowiedź. Daniel Wachowiak to jest taki, mam wrażenie, taki człowiek, który próbuje być człowiekiem środka. Czyli jednocześnie jakby bardzo obronić tradycji katolickiej, a jednocześnie jest taki niby do ludzi. Ha! Aha, czyli jak ktoś broni tradycji, to nie jest do ludzi. Słyszycie ten wniosek? Adam, czy ty słyszysz, co ty mówisz? To jest poniekąd zarzucenie wszystkim tym, którzy bronią tradycji Kościoła, że oni są nieludzcy. Rozumiesz? Z tego tak wynika. Mają się tłumaczyć, że są jak faryzeusze. No przecież to, tego się nie da obronić. Ja nie jestem człowiekiem środka. Ja to cały czas podkreślam, chociaż sam w swoich programach mówiłem, że próbuję być normalny, tak? Nie pomiędzy tymi, dla których rzeczywiście ważniejsze jest prawo ponad miłość, tylko próbuję łapać ten złoty środek, który uważam jest powiewem Ducha Bożego. Ale to, co powiedział Adam teraz, to tego się też nie da obronić. Gdybym ja rozmawiał z nim tak face to face, to bym od razu zatrzymał. Powiedział, jak ty to rozumiesz? Bo ja to teraz tak zrozumiałem. Tylko nie uprawiaj dogmatyzmu. Widziałem takiego wpis na Twitterze. Możecie sobie zobaczyć, jest ten wpis do dzisiaj na Twitterze u niego, to jest sprzed paru dni. Który jest figurą retoryczną, bo wiadomo, że nigdy nie będę miał władzy w Kościele, nie będę papieżem. Daniel Wachowiak napisał tak. Jeżeli będzie mi dana kiedyś jakaś władza w Kościele, czyli mówi, gdybym został papieżem, nie de facto. Jeżeli będzie mi kiedyś dana władza w Kościele. A ten wpis napisałem dlatego, że przeczytałem artykuł ojca profesora Strumiłowskiego, ale na ten temat mówię w filmiku innym, o Komunii Świętej, na rękę czy nie, sprzed paru dni, więc nie będę tego powtarzał. Zerknijcie do niego. Walczę o to, żeby był szacunek do najmniejszej partykuły. Po prostu. I te argumenty stawiam już w innym filmiku. Tu nie będę tego powtarzał, bo po co? To pierwszą rzeczą, którą zrobię, to ujednolicę sposób przyjmowania Eucharystii na kolanach i do ust w całym Kościele i to będzie wszystkich obowiązywało. Tak, Adam, nie jesteś pierwszy, który mi mówi mniej więcej coś takiego. Jeden z biskupów kiedyś mi powiedział, że mamy ważniejsze problemy. A właśnie, i to nas różni. Bo ja twierdzę, że wszystkie problemy są oczywiście ważne, jakie przeżywamy w Kościele. Natomiast twierdzę, że przywrócenie odpowiedniej czci i szacunku do Najświętszego Sakramentu, tak jak ja to przedstawiłem choćby w tym filmiku, który wyprodukowałem parę dni temu, może poskutkować tym, nawet jestem tego pewien, że będziemy umieli sobie poradzić z innymi problemami. Dlatego uważam, że to jest nasz najważniejszy problem. To jest warunek sine qua non. Ty możesz myśleć inaczej, ale nie nazywaj mnie ani moich argumentów. Czujecie, gdzie jesteśmy? Czujecie, to jest rodzaj lekceważenia mnie w tym momencie. Czujecie, gdzie jesteśmy? Taka gestykulacja w stylu... No, nie było to pokazane, nie? No dobra, ktoś powie, imputuje ojcu Adamowi coś. Czujecie, gdzie jesteśmy? Kiedyś Atanas mówi, fundamentalną rzeczą jest to, żeby mój Zbawiciel został Zbawicielem. No to jest to mój Zbawiciel, czy nie? Jak orzekają sobory, Adam? Mówisz, że to się może zmienić, że sobory będą mówić inaczej? No to ja już wtedy nie wierzę w Kościół katolicki. Tak jak traktujesz tę partykułę, tak traktujesz Jezusa. Ja mówię Atanazem, tak? Nie przeciwstawiaj mnie Atanazemu. Mhm. Okej?
Ja się z tym nie zgadzam. Ja znam naukę Atanazego i wiem, o co chodziło w arianizmie. Więc jest to przykre. Jest to imputowanie właśnie mi czegoś, czego nie mówię, czego nie robię, bo mi zależy właśnie na Jezusie, a nie na tym, że mi się wydaje, że w tym kawałku chlebka jest Pan Jezus. On jest, ja w to wierzę. I uważam, że Eucharystia w Kościele jest najważniejsza, że od niej się wszystko rozpoczyna i na niej się wszystko kończy. Ludzie za Eucharystię umierają. Ja tego nie bagatelizuję. Żeby mi z Pana Jezusa nie zrobiono kogoś, kim On nie jest, żeby nie zrobiono z Niego człowieka, tylko, bo to jest symbol. No przecież to jest tak, jakbyś chciał potwierdzić, że mam rację, a wnioskujesz inaczej. I właśnie tego nie pojmuję w Twoich katechezach. Nagle się okazuje, że to 10. zdanie jest przewrotne. Ja nie wierzę w tego Jezusa, o którym mówisz? Jak ja mam się teraz czuć? Ja walczę o kogo? O to, że se ubzdurałem, że w tradycji Kościoła najmniejsza partykuła to jest Jezus. Będę teraz o to walczył. Tak, to jest punkt zaczepny, żeby irytować innych, bo ja sobie to ubzdurałem, nie liczy się teraz żaden człowiek. Nie. Ważne jest odkrywanie człowieka w bliźnim, w cierpiącym. Ale Eucharystia to jest sam Bóg. Sam Bóg. I uważam, że podejście do Eucharystii warunkuje, że ten świat się stał katolicki, że ten świat zapachniał Ewangelią, że ten świat się zmienił, zaczął o siebie dbać, że powstała deklaracja praw człowieka, to się znikąd nie wzięło. Tak, jestem świadomy tego, że to się wzięło z wiary w Jezusa, który jest też Eucharystią, do czego nas Chrystus w Kościele doprowadził. Bo ten sam, który mówił, jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja to muszę tłumaczyć katolikowi? Tylko mu to tłumaczę, bo zostałem zaatakowany. Nie mogę się zgodzić na to myślenie ariańskie, że on nie jest Zbawicielem. Dzisiaj ktoś, kiedy ma dostać władzę w Kościele, to pierwszą rzeczą, o której myśli, ja wiem, że to jest tylko 31 ksiądz, nie? Nie jestem jedyny. To jest jeden tylko ksiądz. To jest też retoryka umniejszania kogoś, z kim się nie zgadzasz. O której myśli? Tak się nie robi. Żeby było na kolanach. Żeby też... Tak, a co mówi na przykład, chyba jest do Filipian, i przed nim zagnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. To jest Słowo Boże. Apokalipsa to samo. Hello! Kolana, tak? Ludzie klękają przed sobą, przepraszając się, a ja nie mogę przed Bogiem? Czy to jest coś złego? Tak, teraz mam postawę partnerską wyrażać, tak? Taka jest taki trend w Kościele, taka moda. Sorry, ale ona mi nie leży, bo uważam, że prowadzi do zgniłych owoców. Potwierdził dogmat Eucharystii. Nie, nie potwierdzam dogmat Eucharystii. Okej. Sorry, ale teraz ja już tak przybiorę taką formę. Już nie, brak mi słów. Dobra, sorry. Niech Pan Bóg was błogosławi. Adama też. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.